W dzisiejszym odcinku Among Us VR musiałem kłamać przez cały odcinek. Buję. O nie! To był zielony! To był zielony! I biały potwierdzi! Przez co nie mogłem nieraz powiedzieć, to jest prawdziwym impostorem! Ja chłopaki nie wiedziałem! Nie chciałeś chronić mordercę mnie! Ja nie wiedziałem! Ale nie ma co spoilerować! Zobaczcie to sami! Dobra, czas na pierwszą grę. W sumie to nieważne, kim będę, i tak będę się cieszył w sumie. Chłopaki, po prostu fajnie mi się gra w tą grę. Będę impostorem. Dobra, więc skoro wszyscy się rozeszli, to może pójdźmy wykonać jakieś taski, bo nie wiadomo, może nawet kłamiąc uda nam się przejść do końca, chociaż nie wiem, jak mamy wskazać impostora, jeżeli będziemy musieli cały czas kłamać, nawet jeżeli to będzie oznaczało chronienie go. No, ale spróbujmy wygrać kłamiąc. Nie możemy mówić prawdy. Ani razu. Ani razu teraz nie mówimy prawdy. Dobra, tutaj jest task do wykonania. Jest całkiem przyjemny, bo się robi klik, klik i jest. Oni... O, tutaj są. Co tutaj się dzieje? Co tu się dzieje? No, tak to jest. No, tu jest impostor. No, cześć, impostorze. O, cześć. No, ja jestem impostorem. A, za dużo was tu. Ja idę sobie. Ale to właśnie w kupie siła. Co nie, Sandro? Tak? No tak, nie wiem, jakiś poryty gościu bardzo. Jakby sam nie wierzył w to, co mówi. Marta i go nie ma, to jest bezpiecznie. Szybko zrobię taskę w elektrykalu i stąd znikam, bo elektrykala nikt nie lubi. Szczególnie ja jakoś się boję tej po prostu przebywać. Strasznie jest elektryka. Tutaj nic nie ma, żadnego zadania. Nie, tutaj nie ma. Mamy w reaktorze. To najgorsze! Nienawidzę tego zadania w reaktorze. Okej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. O nie, co się stało? Fix sabotaż. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobra, gdzie jest ten sabotaż? A tutaj akurat. Dobra, to będę trzymał prawą rękę. Wpuszczam na kogoś. Na lewo, czemu nie robisz? No właśnie, czekam na kogoś, jak coś tutaj przyjdzie. Dobra, pyk, dobra, trzymam. Idealnie, bo mam tu taska. O, ja też. Właśnie, Sandro. O, ja też. No, właśnie, ej, to właśnie. Już jest znowu w jednym miejscu. Nie, no idealnie. Ej, jak wy wyglądacie, jak to Fifi. Czekoladka, karmel i mleczko. Co? Jak oni słodko tam wyglądają. Ej, zrobiłem taska, jestem taki dumny. Idę stąd, nara. A jak to Nie, ja tu zostanę. A nie zabijesz mnie? Chodź, ster, zabijesz mnie w medyku. Ja... Nie wiem co, on pobiegł i mówiąc, darkness. O, tu ja mam skanowanie się, dobra, to może być mój punkt zaczepny. A i tak nie mogę mówić prawdy, więc nie będę im mógł powiedzieć, że chodźcie, sprawdziliście mnie w medyku przecież. Dobra, ej, ale fajne to skanowanie. Ej, ty jesteś skanowany. Ja jestem skanowany, no. To ty nie jesteś postorem. Nie, przewidziało ci się. Darkness, przyznaj się. No, ja... Jest, dobra, przyznaj się. Jestem impostorem. I co zrobisz z tą wiedzą? No cóż, każdy się rozdzielił. No to git. Mamy ostatnie zadanie, więc całkiem szybko te taski idą. Nikt na razie się nie wyłonił jako impostor. Wszyscy żyją, przynajmniej wtedy takie wrażenie sprawiają, bo widziałem wszystkich. Ej, wszystkie moje taski są zrobione. Teraz możemy ten moment wykorzystać na to, żeby pójść coś popodglądać, co się dzieje. No tutaj szła, że... No słuchaj, czy da się je podnieść? Właśnie niestety, aż szkoda. Ej, to nie jest przypadkiem ta mapa za Among Us? Ej, dobre, easter egg odkryłem. Ej, Doknes, wiem, kto to jest. Ty. Nie. To kto? Sandro. Nie zginął, stary. Jest już bardzo długo, ale jest zginął, nikt nie zginął. O, siema. Sandro, chodź, o nie. Siema, Sandro. No, serio, o nie. No bo zobacz, jakby albo głosujemy na Sandro, albo robimy taski. Kto jeszcze nie ma tasków? No robimy taski. Patrz, stary, wszyscy wiedzą, jak robić taski. Mi ostatni został. Totalnie, Sandro. Ty głosujemy, czy darujemy sobie? Ale czekaj, zróbmy wszystkie taski. Tego, taska. No dobra, bo ja zrobiłem wszystkie już. A ty? Ja? No też zrobiłem wszystkie. Ja sobie właśnie... Okej, okay, to ktoś... Właśnie już prawie wszyscy zrobili wszystkie, tak jakby... Sandro by nie wiedział, jak zrobić taski, by pytał. Co się tu tam dzieje? Kurde! Co się stało? Co jest? Co się stało? Już kończyłem taska! Ja wnioskuję, że to jest zielone. To jest zielone, no. Ja tak nie myślę. Dlaczego? Myślę, że to może być zielone. Czemu nikt jeszcze nie zabił? Czemu? Bo to jest bardzo sprytny impostor. To jest ewidentnie zielony, ale nie mogę im przylekiwać, że aż tak myślę, muszę kłamać. Że to na pewno nie on. Nie wiem, ja już zrobiłem wszystkie taski. Kto nie zrobi tasków? Takie pytanie, kto nie zrobi tasków? No ja już kończyłem! Miałem przeciągnąć drzwi. Ja nie zrobiłem, chociaż. No, zrobiłem taski. To pomijajcie i zróbcie taski albo do zielonego. Ja pomijam. No to lecimy dalej. A, zielony. No ty mi się wydajesz, zielony, ale okej. No cóż. Czego? O nie! Nie wratuje. Nikt nie został wyratowany. Co? Róbcie taska. Dobra, już. Zobaczmy, co się robi. Ale, czy Sandro? Ciekawe, co on robi? On tam stoi, a się rozgląda. O dobra, muszę stąd zmywać się. On tam nic nie robi, żadnego taska. On tylko się rozglądał. Tu idzie Smurf, tu jest... Dobra, tam idzie Sandro. Dobra, Smurf poszedł dalej. Co tutaj robi Sandro? Sandro włączył sabotaż. Dobra, to jest na pewno Sandro. Ale nie możemy o tym nikomu powiedzieć. Tutaj widzieliśmy, aczkolwiek widzieliśmy, jak stanął po to, żeby nic nie robić, tylko odpalić alarm. No dobra, my to już generalnie
nie kończymy. Skoro to jest Sandro, to trzeba by było, może nie wiem, go poobserwować. On tutaj będzie w kafeterii, no nie mówcie. Oho, jest ciało. Ej, o nie, dobra, nie mogę. To nie jest pomarańczowy. Biały nie żył, to jest zielony. To jestem ja, a co? No dobra, przyznał się. No, tak. Do chcesz coś powiedzieć? Boże, nie wiem. Ja? Ja nie, ja... A gdzie było ciało? No tutaj było ciało. A to nie, to ja nic nie widziałem. Okej, okay, a kto mu to task? Bo stał komuś jeden task. Jednej osobie jeden task. Tobie? No bo robiłem, no to... ale zrobiliście spotkanie. Okej, okay, to no. Co, idziemy robić taska? No, no nie. Nie, wyrzućmy go. Sandro? To co? To co? No! No dobra, dobra. A to nie jest tak, że to jest twoja strategia, że ty grasz tak jak noob niby, żeby zwać na Sandro? Ja już mówiłem, że jestem impostorem. Ja mówiłem, że jestem impostorem, więc wiesz. A czy ty jest impostor? Okej, okay, no to bez sensu, to idźmy zrobić taska z Merfa. Nie głosujmy na impostora. No, wygrajmy raz taskiem. A czy gmenty dostaniemy? Sandro, no stary, ja mam wrażenie, bo Doc Ness już oj, tak chyba dwa razy na filmie zagrał. Oj, i poleciał. No i trudno, no i był impostorem. Okej, okej, chciał bajerować. Dwa razy zagrał na filmie. Chciał bajerować, ale no, do słowa nie dopuścili. Już tak dwa razy, Doc Ness ten. No, tak, już tak dwa razy Doc Ness robił, no na filmie, no dwa razy, bo dwa razy tylko był impostorem. Wydaje, tam Doc Ness. No. Zaczynamy. Dobra, i uwaga, kim jestem? Jestem... impostorem. Co? Wcale nie tak, że nie słyszeliśmy. Ale co? Iszyn, co to słyszałeś? Dobra, nieważne. Nie wiem, o czym mówisz. Ja słyszałem, to jest... Ja nie wiem, o czym mówisz, a ja nic takiego nie mówiłem. Kurde, Doc Ness. Dobra, bo tam trwa sabotaż. Ale wiesz co, ja tam widziałem, już woli się tym zająć. Tak? Dobrze. Tak, no. A i tak tam byłem pójdł, tam mam taskę. God damn it. O, siema. A co ty, mu tam siema. Pleców pilnujesz? Komu? No, białemu. Gdzie jest biały? O Boże! Ej! Dobra, to było podejrzane, to było bardzo podejrzane. A co było podejrzane, stary? Co się stało? Patrzę, miód był, co za chłop! Nieprawda! Tylko ja wiem. Co się tam stało? No, ale nic, co, stary? Nic szczególnego. Dobra, zaczanować się teraz trzeba. Muszę się tutaj patrzeć, to jest najgorsze. Nie mogę się rozglądać dookoła, a nie widzę, co się dzieje na bokach. Hubert? No? Co ty kombinujesz? Ja? Ja nic nie kombinuję. Ej! No, stary, tak jakoś dziwnie się patrzyłeś z tyłu? Z tyłu? Nie zastanawiam się, że to nie poszedł drugi raz już robić no. Tego. Czego? No, podejrzana sprawa, Hubert. Przecież poszedłem, przecież byłem tam. Teraz było dwa. Nie. Nie, stary, nie było dwa. To ja to naprawiłem. Ja mam wrażenie, że to Doc Ness. Jak nie było dwa? Było no nie było, nie było. Przecież ja to naprawiłem. Jak przecież to teraz było dwa przecież? Ja to naprawiłem. Smurfu, było teraz o dwa przecież? Tak. Dobra, dobra, idziemy stamtąd. Idziemy stamtąd. O nie. Ej, stary. No. Słuchaj. O, stary, do elektryka. A, ale tam jest dużo osób. I tam on, no. A, no to chodźmy gdzieś na bok. Stary biały próbuje... Ja. O nie! O nie! Widziałeś to? Zgłaszaj! Tak! Widziałem! To biały! Złapaliśmy chłopaki! Chłopaki! To był zielony! To był zielony! I biały potwierdzi! Kopie, czemu ty tak wbiegasz w nas i zabijesz przy nas? No! O nie! To ja? Nie. Smurfik! Nie, zielony! Paj, teraz Smurfa jeszcze chcę oskarżać! Czaisz, że się agenci zmówili? Wchodzę, otwierają nie się drzwi! Nie zbiłem się z nim, ja nawet go nie znam! I biały koło ciała! Podejrzewam, że to był biały, bo był najbliżej! Nieprawda! Dobra, my nie byliśmy koło ciała! Jaki masz argument, Doc Ness, że to Doc Ness? Jego! No co? On potwierdzi. To jest no, on potwierdzi. Szedł za nami i tuż za moimi plecami zabił. Ta. Tak. No zobaczcie, drugi raz z rzędu to jest mała szansa. Ja nie wiem, ja się skanowałem i śpiewałem. Najgłupsze, co słyszałem. Ale prawdziwe. Dobra, stary, zielony jazda. Jak to nie będzie biały? Nie jak to nie ty, to będzie biały. Ale to nie był biały. Dobra, no to wygrałem zabił na moich oczach. Ja moich też. Bo jak to nie będzie zielony, to będzie biały. No proste, zielony auto. No i tyle, no proste. Musicie jeszcze zagłosować, jakby coś, nie? No to... A, no właśnie! śmieszne. Okay, no. Żeby tak przy nas zabijać, to proszę cię. Co? O co? Ja chłopaki, ja nie wiem, o co chodzi. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja w tej razie nie widziałem. Ale też są żółwi zmindfuckowani. Wykręciłem wała, żeby chciałem sprzedać tego białego, a sobie przypomniałem, że dzisiaj mamy kłamać, więc no... Poleciał Sandro zamiast białego. Oczywiście ja muszę tak grać, żeby to finalnie wygrać. Thank you.
O, siema. Ale nie mogę mówić prawdy, więc nie mogłem powiedzieć, że biały go zabił. O nie, padło zasilanie. Teraz, a gdzie jest zasilanie naprawienia? Aha, w elektryku. Dobra, ale kuszę do elektryka. Zaraz co to mówił? Halo? Kto tu jest? Kto tu jest? Ej, ja słyszałem coś kogoś. Halo? Babciu, czy to ty? Nie. Ej, ale autentycznie słyszałem tam kogoś i raczej to będzie nagrane. Tam na pewno ktoś do mnie mówił. Nie ma tam nikogo. Wytyfy. Było ciemno, bałem się. No dobra, więc tak, lecimy dalej, a dalej mamy magazyn. Tam biały knuje. Co tam kombinujesz? Aha, to ja kombinuję i włączył to. No dobre, dobry pomysł. Dobra, słuchajcie, my biegniemy do O2 w takim razie. Spróbujmy to naprawić. Pomimo tego, że nie możemy mówić prawdy, to przynajmniej możemy służyć dobrze. Więc idźmy to od razu ogarnąć. Jest ten kod do wpisania. Kółko, raz, dwa, trzy, cztery. Pyk. O, zrobiłeś, dobra? I jeszcze został admin. O nie. Zrobiłeś? Na admina nie zdążymy. Nie zdążymy. A, bo on zabił tam na adminie pewnie pomarańczowego. O, zrobił. Kurde, ale... No dobra. No dobra, mam nadzieję, że po tej rundzie się skapnie. Doknes, co ty zrobiłeś? Sprytnem. Ale Doknes, jak mówisz, że to zielony, no i znowu każdy Czemu? To sobie uwierzył. Czemu? Doknes, o co chodziło? Ja chłopaki nie wiedziałem. Nie chciałeś chronić mordercę mnie. Ja nie wiedziałem. Co? Ja nie wiedziałem. Przymierzyłeś się z impostorem? Ale ja nie, ale ja nawet nie gadałem. Zdradził nas. Zdradził. Przedałeś się, Hubert. Przedałeś się, no. Ej, dobra, chłopaki. Zdradził. O, jestem impostorem teraz. Doknes, to jest twój żart. Teraz to serio możesz być ty, nie? Bez... No wiem, no bo jestem stary. Chodź mnie zabij. Chodźmy razem, Damian. Nie. Nie. Bo się nie boisz. Nie. Prawie się nie boję, ale jednak trochę tak. Dobra, pójdźmy do admina. Myślę, że tutaj będzie bezpiecznie całkiem. Aj, wszyscy się na mnie wkurzyli za tą rundę. W sumie im się nie dziwię, no bo faktycznie jakby no, mogłem... Mogłem sprzedać białego i biały by poleciał, bo ja miałem jakby decydujące prawo głosu. No ale dobra, oni o niczym nie wiedzą na razie. Jeszcze się nie skapnęli, że przez to, co mówię, jest na odwrót, więc możemy lecieć tą metodą dalej. Oni pójdą to naprawić. Ja tutaj zajmę się taskiem. Ten task jest całkiem uroczy. Trzeba uderzać postać, która się wyłania z dziury. Damn. No dobra. 8,2 sekundy. Emergency meeting. Chciałbym tylko coś powiedzieć. Mef, czemu ci ręce uciekły? Chciałbym coś powiedzieć. Co się stało, Smerf? To nie jest Smerf, jest tylko... ręce. Nie, Smerf, ogarnij ręce, stary. Masz łapy. Chciałem powiedzieć coś takiego, że byłem sobie i robiłem zadanko i usłyszałem tylko, jak coś dealer mówił o zabijaniu. Ale to nie mówię, że to on, To powiedzieć. Tylko chciałem to powiedzieć. Nie mówię, że to on, ale dobra, skipujemy i lecimy dalej. Nie, jestem. Ale to jest ważna uwaga. Ale ty wiesz, że nie będziemy mogli chyba zgłosić, tak? Co nie? Nie. To jest jedna nagracza chyba, nie? A, dobra. To jest jedna nagracza. No ja skipuję, ale nie wiem. Szkoda, że nie ma anonimowych votów. Czemu Smurf takie coś... Zagłosowałem na dealera. Usłyszałeś, stary, ale z kontekstu, jakie jest zdanie? No to dlatego mówię, co nie? Że nie mówię, że to ty, ale żeby mieli na uwadze. A, dobra. Trzeba uważać na dealera po prostu. No dobrze, Sandro. Trzeba uważać na dealera, no i tyle powinno nam wystarczyć. Generalnie ja też mam, powiem wam, podejrzenia od tej rundy, że to dealer jest i po prostu jest jakiś taki mega pewny siebie. Nie wiem, jakoś ta jego pewność siebie jest dla mnie zadziwiająca. Chłop chodzi i śpiewa, on w serio chodzi i śpiewa cały czas. Nie wiem, co jest nie tak słowem. On mówił wcześniej, że stoi sobie śpiewa, a teraz idę, go łapię i on idzie i śpiewa. Dobra, on się boi, ale tylko nawet rozmawiać ze mną. On wie, że jestem jakiś podejrzany. Ha, dwa taski przede mną. No dobra, ja nie wiem, jak tam z ich tempem wykonywania tasków, ale widzę, że moje taski idą naprawdę bardzo. Głoś mi się, jak on zakręcił się, ma. Cały czas, popatrzcie, jak ja przed... on cały czas ucieka. Odblokowano tech support? Okcham. Cały czas chodzimy, zanim byśmy byli impostorem. To jest mega podejrzane. Dobra, 2, 3, 4, 5. To jest, aż mnie tepa. Boże, co się dzieje? Procentów nie ma już? Co jest z chłopem? Ja się mam. Dealer przyszedł, się ma. O, Smurf. Boże, nie strasznie. Okej, dobra, to raczej nie jest Smurf, bo Smurf przyszedł w momencie, kiedy wybuchło teraz ten alarm. To oznacza... Doknes, co tam się skradasz? Czemu się skradasz? Ja nie skradam, stary, ja idę wykonywać taska. Tak naprawdę to szukam ofiary. Nie masz tutaj taska, tylko miałeś tutaj do zrobienia tą misję ze wszystkim. No tam się coś dzieje, jakieś grube rozmowy. Oni tam dużą grupą są razem, tylko ja tutaj chodzę sam, więc jak ktoś ma szlak trafić, to pewnie mnie. Dobra, wszystkie taski wykonane. Chodźmy w jakieś centrum wydarzeń. Zobaczymy, co się będzie działo. Chyba zbrojownia? Chcesz prawy zrobić górę, nie? Na łebą tak mu zostało. Zostało mi dwa taski. Mi jeszcze jeden został. Mi zostały dwa. Dobra, wszyscy kończą taski. Dalej impostor
impostor się nie wyłonił. Co oznaczać może jedno? Że to będzie Sandro. O, widziałeś co? Mnie wcześniej, że ja zabiłem, czy ten zielony? Nie, ja nie widziałem, stary. Tak? Ja myślałem, że ty mnie kryłeś, powiem. Nie, ja nie widziałem. Stojąc i patrząc się na niego, na pewno tego nie widziałem, że on jeszcze w to uwierzył. Goddammit, ich się załatwo troluje. O, tutaj idzie Sandro. Sandro tu szuka ofiary. No dobra, nikogo nigdzie nie ma. W sensie, że robi te taski. Nie ma, ja mam wszystkie zadania zrobione. Ja też mam wszystkie. Ja jeszcze robię. Dobra, jedna osoba chyba nie robi. Kto? No nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem. Szczerze mówiąc, to spieprzałem przed dealer, że tak powiem. O, przed nim? Przecież on jest martwy. O, fuck. Dealer nie żyje. Kto za nami biegł jeszcze? A gdzie było ciało? Biały? Ciało było, czekajcie. Ty za nami biegłeś? Tam, gdzie Wi-Fi jest. Nie, ja byłem w ogóle po drugiej stronie mapy. Aha. Stary, tam, gdzie było Wi-Fi. Prawy górny róg biegliśmy. Wi-Fi. Nie Wi-Fi. Nie wiem. To nie widziałem nikogo. Tutaj na tym. Ale prawda jest taka, że widziałem Sandra, jakby chodził z tamtego rejonu. Bo on przyszedł od Wi-Fi tu ja i tutaj go spotkałem, nie? Więc on mógł tędy przejść, tak. A dobra, ale im to nie powiem. Ja już mam wszystko. Więc jak dla mnie to jest Sandro. Jedna osoba nie robi tasków w ogóle. Może to dealer? Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wszyscy robią, ale dostało kilka. No nie wiem, dostało tam tego. No? Co robiłeś, jak się rozdzieliliśmy i poszedłeś tam? Gdzie? Jak się rozdzieliliśmy stąd i wyszedłeś tam. Tam? No. Poszedłem do tarcz. Do tarcz? Do tarcz poszedłem. No do Szyjców. Do Szyjców, dobrze. I górą, czy tędy? No tak, jak mnie widziałeś. Wentami. No nie wiem. Skipujcie. Ale ten impostor ma ciężko. No, strasznie. Ja mam wszystkie taski wykonane. Ja też. Cóż. Nie, nie wiem, co tam teraz robić, nie wiem. Idę sprzedawać hot dogi. Chcesz hot doga? Tak. Dzień dobry. Poprosiłbym bułeczkę... Oj, praca wzywa. Dobra, no, chodź. No to już. Dobra. Głupie sabotaże. Siema. Dobra, co się tutaj dzieje? Trzymaj tam, dobra. Zrobione. Ja cię chwycę. No mi został ostatni task, ale lecę tutaj jas. O, no dawaj. Ja też. Ostatni task? Dobrze. Wygraliśmy. Co się stało? Jak to się stało? No task był zielony. To poszedłem z zielonym przecież. Razem. A, tak myślałem. Swojego. Ale wiecie, co jest najlepsze? Ja to powiedziałem wcześniej, że wiedziałem, to był Sandro, bo teraz tamtąd szedł. Ale musiałem kłamać, więc nie mogłem powiedzieć. No musiałem pozwolić dać dalej. No nie, no znowu. Chłopaki, jestem impostorem. O nie, to znowu. Wyrzuć mi tak profilaktycznie, naprawdę. To znowu ja. Ja myślę, że tym razem może być. W ogóle zepsuło mi się coś, jestem wyższy niż powinienem być. Nie rozumiem dlaczego, ale miejmy nadzieję, że nic się zmieni. Ty się coś zamknął? A to ja coś lidem jest stąd, to ja zamknąłem, chłopaki. Doknes, to ty kiknąłeś? Nie, to ty byłeś. To ty jesteś. Czemu? Totalnie nieprzyjęty. Słuchaj, ja wiem, kto jest impostorem. Doknes rzuca oskarżenia, strada niż ma. Aha, co się tutaj dzieje, chłopaki? Co to za zbijanie pion? Chcesz piona? No nie dawaj coś pionka? Pionę. Ja nie piona, a ty piona? Ja nie piona. Daj, ja pionę. Ja to stało własny język. O, ktoś do naszą dobrą zabawę przerwał. Słuchajcie, trzy osoby tu, trzy osoby tam. Ja idę ze smerfem i białym do tlenu. Dobra, nie. Ty leź do tlenu, lider. Leź do tlenu. Dobra, jesteśmy rozdzieleni na trzech, to chłopaki, to powinno na ludzi się udać. Jego wpisuj ten krok żwawo i... Naprawdę, o, dobra, my wpisaliśmy. Oni też? Nie, oni... O, dobra, oni też zrobili. No cóż, to było genialne, żeby się podzielić na trzy osoby. Ale mamy tasków do zrobienia. Co się stało? Kto nas tutaj zamknął? Może to był dealer, bo on tutaj był w tej okolicy, więc wiedział, że ktoś tutaj na pewno jest. Dobra, są tutaj chyba robi taska, albo wyłączył prąd teraz. Nie wiem, co o tym myślisz, szczerze mówiąc. Dobra, jak to się robi? Co tak, Sandro, długo udaje, że tutaj coś robisz? Przecież ten task trwa sekundę. Stary, właśnie staram się go ogarnąć, nie? Ale przecież to sekundę trwa! A, bo tu jest ekran, stary, a jak no. Tu w ogóle patrzę. A, no. Dobra, a zaraz, bo ja tutaj mam jeszcze jeden do zrobienia. Jeszcze mam tak, no faktycznie. Muszę przejść przez pas asteroid. Stary, masz... Znaczy, zafejkować. Smurf! Wylazł z Venta w admin roomie, Smurf. To dealer, widziałem z białym, jak on się tego przeteleportował Ventem i potem... Przecież to myśliśmy, stary! Na moich oczach. Stary, przecież ja żyłem z białym. Okej. Ja z Mangiem stałem wtedy. Mango no właśnie, ja też tam byłem. Jak myślisz, kto gorzej kłamie? Ja ich miałem przed kłamie z nich? Ja myślę, że gorzej kłamie Smurf. Gorzej kłamie. Chociaż mi się wydaje, że to może być dealer. Tak serio, autentycznie jestem pewien, ale oczywiście teraz tego im nie mówię, widzę, ja mam wyłączone tam wszystkie, bo cały czas kłamie. No ja byłem, ale poszedłem elektryka robić, bo było ciemno. To może być Mango. To ty jesteś!
jesteś? To może być Magos. A teraz rzucasz tak uskarżeniami. Okej, gdzie się patrzyłeś, Smurf? Dobra, ja powiem, że głosuję na Smurfa, a głosuję na Dillera. Ja byłem Mango Biały. Ja głosuję na Smurfa. Ale to nie czekaj, ale i że głosowałem, już nie ma gadania, to na pewno jest Smurf na 1001%. Tak, to na pewno jest Smurf. To nie będę ja, to Dillera wyrzucę. Nie, on jest czysty. Ale nie, serio, ale Smurf, ale jeżeli to nie jesteś ty, to może być Mango. Mango, ty byłeś, co robiłeś? A od razu ja. Przed chwilą Smurf oskarżałeś. Mango, stary, Mango jest odklejony. On chodzi i śpiewa piosenki wszędzie. Ale powizgle jak złoczyńca, czy nie? Nie. O, gorzej. Dobra, śpiewa piosenki pop! Aha, co? Dobra, głosuję na Smurfa, ale nie, nikt nie wie. Dobrze! Dobrze! O! To był dealer. Co? To był dealer. Myślałem, że się wybroniłem. Myślałem, że się udało wybronić. To nie byłeś ty? Powiedziałem ci. Zauważcie, że byłem okłamstwa, że zagłosowałem na Smurfa i tak dealera wyrzuciłem. Myślałem, że to ty jesteś. Ale to było mocne. Ale to było mocne, a ja byłem Smurfa ani słowa nie przykładałem. Tu idzie impostor, tu. Znaczy na dealera. I Smurf mówi, a ciekawe kto to będzie. I dealer wchodzi. I mnie zabił. Chodził to impostor, zabiłem go. Dobra. Tym razem będę impostorem? No dobra, a ja będę detektywem. A nie ma tej detektywy. Detektywa. Faktycznie dealer, detektyw. Proszę, doktor, proszę powiedz, jakie masz taski, chłopie? Może masz coś w reaktorze? Ja nie mam, stary, bo jestem impostorem. A, to chodź mnie zabij w reaktorze. Dobra, idziemy. To jeżeli, stary, zginę w reaktorze, to jak coś, to ja, czy to impostor, to doktor. Chodź z nami, zielony. Co, no, zielony? Co, dealer? Chodź. Jakie masz taski? No, ja idę, stary, go zabić do reaktora teraz. Mam tutaj, stary, na przykład. Doktor, jest cały odcinek udaje, że jest impostorem, to jest frajerskie. Ej, yo! Co? Co się udaje? Zrobienia O2, dobra. Idziesz do admin roomu. A, nie, tam. Ty do admin roomu, ja do O2. Dobra, łatwo, tutaj załatwiona sprawa. Łatwo. Piona! Palec! Stykijmy się palcami, Smurf, dawaj. Dobra. Styknij mnie palcem. Wyciągnij swój palec, a ja to cię może... Już, ale ty nie masz ręki. Ty też nie masz ręki. Nie, to ty nie masz ręki. To ty nie masz ręki. Nie, to ty nie masz ręki. Nie, to ty nie masz ręki. Ty też nie masz ręki. Ty też nie masz ręki. Nie mam wygrane. Ty też nie masz ręki, wy nie macie rąk. To jak my robimy taski? No ja... O! O nie! Smurf w grupie tylu osób to zrobił? Czy oni go wyrzucą? To białe! To... A co? Ej, dobra, tego się nie spodziewałem, widzowie. We czterech staliśmy... Czyli on jednak ma ręce! Co? Nie wiem! Ja stoję i nie wiem, wiele gadają! Ej, dobra, to co? Co na gem? Powiedz, co to było? Ty gadałeś o Smurf! Nie, to ty byłeś! A ty mówisz Smurf! Okej, czy szybko zemaskują Smurfa, czy nie? Biały też tam był! Co? Ja byłem z nimi, tak, oczywiście! No to ty byłeś! Patrzy, ma do mnie coś wtedy, Mango! Mango, to ty nie jest biały Smurfa? To biały też tam stał! To biały! Kogo wyrzucą? Mango! Czekaj, stop. No. Mango, to daleko spał? Mango stał za daleko i Mango patrzył się na mnie, Mango nigdy nic nie wie, nawet nie musi kłamać jak ja, żeby jego jakby postulaty były nierzetelne. Ja wiedziałem, jak Smurf zabijał, no tak. Jak postulaty na białego, dlaczego tak szybko? Na białego też no, ale to o nie, oni wyrzucą białego. O nie. O nie, ale dali się porobić jak dzieci. Dupy. No nie. Ale to Mango wszystko zepsuł. Jeszcze. Że on wszystko widział, Mango. No, ale Mango stary tak za każdym razem, on nigdy stary nie ogarnia co się dzieje. Tak, nie ma, to jestem ja. Okej, za każdym razem. Smurf mówi, nie? Szybko. Smurf powiedział, że jak to nie Mango, to znaczy, że to on. Czyli jeszcze trzeba, aż wrócą Mango, a potem pewnie, wiesz, zrobi jakiś alert, oni pójdą, on jednego zabije i wygra. O, patrz, dealer przyjął inicjatywę. No. Zobaczymy, co powiedzą teraz. No, zobaczymy. Wszystko w rękach dealera. Czy to może być Mango? Powiedz tak. Wiesz co? Nie sądzę, bo Mango był... Jak to? Prosta deduknia. Może być Mango? Nie, no to ty!
no i tyle w temacie. Dobra, a kto cię zabił? No, Slerf, nie? No tak! No. Zestresowałeś się. Dobra, ciekawe, czy go wyrzucą. O, chyba go wyrzucą. A, chyba wyrzucą. No, Mango sam nie wie do końca, czy to Smurf, czy on sam. Pastorze. Jesteśmy ograni przez pomarańczowego. No był Smurf, oczywiście. No, oczywiście. Oczywiście. Już się bałem, że ograni przez Mango będziemy. Słuchajcie, widzowie, wodzi na to, że pomimo to, że kłamaliśmy, jakby mieliśmy tyle samo szans za przeżycie, co normalnie, więc zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, filmy są codziennie i widzimy się jutro, żeby zostawili łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę albo spotkamy się na ringu! W górę!